dobry, witam Państwa. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zwołuję czwartą sesję Rady Miasta Górowo-Iławeckie w dniu 5 sierpnia 2024 roku, czyli poniedziałek dzisiaj o godzinie 9 w Urzędzie Miasta Górowo-Iławeckie przy ulicy Placu Ratuszowy 18. Witam serdecznie Wysoką Radę, witam serdecznie zaproszonych gości oraz naszych włodarzy w osobie pana burmistrza Jacka Kostka, pani skarbnik Edyty Jarmoluk, pana sekretarza Andrzeja Worowca, pana inspektora Edwarda Drmucha. Witam też przybyłych gości w osobie. Witam panią prezes ZGM Elżbietę Decyk, panią dyrektor Ośrodka Kultury Sylwię Rosochacką. Witam pana prezesa Straży Pożarnej w Górowie-Iławeckim pana Adama Cioska. Witam pana prezesa EWIKS-u Leszka Kłębuckiego. Witam serdecznie młodszego brygadiera magistra inżyniera Krystiana Masalskiego, komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. Witam oczywiście panią mecenas Annę Skolimowską oraz witam serdecznie naczelnika Straży Pożarnej w Górowie-Iławeckim Ireneusza Mycia oraz pana Adama Goluka. Przeczytam Państwu, przejdziemy do porządku obrad dzisiejszych, oczywiście ze zmianami. Porządek obrad przedstawia się następująco. Pierwszy punkt, otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Drugi punkt, przedstawienie porządku obrad. Trzeci punkt, przyjęcie protokołu z trzeciej sesji Rady Miasta. Czwarty. Punkt szósty, podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt pierwszy, zmiana wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo-Iławeckie na lata 2024-2035. Podpunkt drugi, dokonania zmian budżetu miasta na 2024 rok. Podpunkt trzeci, udzielenia w 2024 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującego się na stałe w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Górowo-Iławeckie. Podpunkt czwarty, rozpatrzenie wniosku z dnia 1 lipca 2024 roku o zajęcie stanowiska w sprawie dewastacji w pobliżu ulicy Wyszyńskiego. Podpunkt punkt siódmy, sprawy różne i punkt ósmy, zamknięcie obrad sesji. Chcę Państwu powiedzieć, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, to stanowi kworum obrad, pozwolą nam na podejmowanie prawomocnych decyzji i obrady sesji transmitowane są za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przechodzimy do głosowania, czy Państwo jesteście za takim porządkiem obrad. Potwierdzić. Przepraszam. Dziękuję. Wszyscy zgodnie przyjęli porządek obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z trzeciej sesji Rady Miasta. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Dostaliście Państwo protokół z trzeciej sesji. Został przesłany na skrzynki służbowe. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Nie słyszymy, więc prosimy, przechodzimy do głosowania. Dziękuję. Przyjęcie protokołu nastąpiło jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego. Stan ochrony przeciwpożarowej miasta Górowo-Iławeckie. Oj, przepraszam bardzo, przepraszam.
Punkt czwarty. Informacja w sprawie burmistrza miasta między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Proszę bardzo. Ja się nie dziwię, że pani przewodnicząca się pomyliła, bo generalnie jestem na urlopie i miało mnie nie być, ale sesja jest tak ważnym wydarzeniem, że pozwoliłem się sobie odwołać z urlopu. Sprawozdanie burmistrza miasta Górowej Ławeckie za okres od 28 czerwca do 5 sierpnia 2004 roku. Wysoka Rada w tej kadencji podjęła 27 uchwał, z czego zrealizowaliśmy już 17 i w trakcie realizacji uchwał znajduje się 10. I tak z takich najważniejszych wydarzeń to oczywiście 5 lipca rozpoczęły się Dni Miasta Górowo i Ławeckie, które przebiegły zgodnie z planem. Wszystkie zaplanowane wydarzenia się odbyły. Z takich najważniejszych wydarzeń to spotkaliśmy się z delegacją naszego miasta partnerskiego Fierden. Jak większość z Państwa wie, ze względu na konflikt z Rosją nastąpiły zawirowania, jeśli chodzi o współpracę naszą wielostronną ze starostwem powiatowym Bartoszyce. Natomiast na spotkaniu już pani starosta zadeklarowała, że to porozumienie starostwo powiatowe wznowi z miastem partnerskim Fierden. Nastąpi to po jeszcze pewnie jakichś rozmowach, natomiast to jest bardzo dobra wiadomość, bo to jest jedno z najstarszych partnerstw w regionie, jeśli chodzi o tak wielostronne, tak? Ponieważ w tym partnerstwie bierze udział miasto Górowo i Ławeckie jako inicjator, gmina Górowo i Ławeckie, miasto Fierden, powiat Fierden, Stowarzyszenie Preußisch Eylau i Starostwo Powiatowe, więc jakby tych partnerów jest bardzo dużo. No i warto dbać o takie partnerstwa z tradycjami, tym bardziej to cieszy. A jeszcze bardziej cieszy to, że to jakby Dni Górowa i nasze miasto było takim zwornikiem tej współpracy i jest nim nadal. Bardzo dziękuję tutaj Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Ławeckim oraz Państwowej Straży Pożarnej. Przeprowadziliśmy przy okazji Dni Górowa zawody pożarnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego powiatu. Bardzo fajne wydarzenie, jak zawsze perfekcyjnie zorganizowane. Tutaj ukłony szczególnie na ręce pana Adama Cioska. Z takich istotnych informacji również w dniu 11 lipca podpisałem umowę na tak zwane zielone granty w Urzędzie Marszałkowskim. To nie są duże pieniądze, ale my od lat z tego typu dotacji dbamy o nowe nasadzenia, o przygotowanie nowych klombów na terenie naszego miasta. Myślę sobie, że to świetnie widać. 23 lipca miałem przyjemność ukonstytuować zarząd Stowarzyszenia Polskie Miasta Citaslow. Odbyło się to w Lidzbarku Warmińskim. Natomiast 27 lipca, i tutaj podziękowania na ręce pana radnego Jana Ciżmana, odbył się wspólna inicjatywa pana radnego i mieszkańców osiedla przy ulicy Zwycięstwa, porządkowanie osiedla. Mamy teraz czas bardzo wytężonych prac związanych z utrzymaniem zieleni, sprzątaniem miasta i nie jesteśmy w stanie być wszędzie. Bardzo fajna inicjatywa. Zresztą bardzo dobrze jest ludzi angażować w robienie fajnych rzeczy wokół swojego miejsca zamieszkania. No, myślę sobie, że to warto to kultywować. I tutaj podziękowania również na ręce naszych urzędników, szczególnie pani skarbnik, bo dziewczyny, tak i chłopaki też. I chłopaki też uporządkowali klomby przy Edytku, gdzie? Przy ulicy Słowackiego i Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję. A jeśli chodzi o takie poważne sprawy już zupełnie, to podpisaliśmy dwie umowy na wykonanie kolejnych inwestycji i to jest umowa na wykonanie nawierzchni, remont nawierzchni, remont dróg przy ulicy Chopina i Zwycięstwa na budowę i na budowę ścieżki przy ulicy Olsztyńskiej, ścieżki rowerowej, a 7 sierpnia planujemy podpisanie umowy na wykonanie ulic Polnej, Nowej i Lidzbarskiej. To już będą chyba wszystkie, panie Edwardzie, nie? Przetargi, które mieliśmy ogłoszone. Nie, jeszcze zostaje ratusz. A, dobra. Jeszcze zostaje nam ratusz, czyli remont dachu i ogrodzenie cmentarza. No to ja mówię to, co jeszcze musimy skończyć. Nasza interwencja uporządkowała orliki, uporządkuje stadion miejski. Chyba nawet dzisiaj ze względu na pogodę przygotowują, impregnują deski na remonty ławek i remonty pomostów. To tak, żeby Państwo też wiedzieli.
To nie da się tak, że nagle deska się wyłamuje i musimy zamówić te deski, mamy ich zapas, jak on się wyczerpuje, musimy zamówić go ponownie, szczególnie ze względu na to, że no, z oczywistych względów nie jest nieczynny tartak pana Kloca, który jakby dysponował takim asortymentem często od ręki. Musimy sobie szukać tego trochę dalej i trochę dłużej zwykle to trwa niestety. I nie wydaje mi się, że to tyle. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. To jest Państwa pytania w tej kwestii. Przechodzimy do punktu 5. Stan ochrony przeciwpożarowej miasta Górowo-Jaweckie za rok 2023. O głos bardzo proszę pana prezesa, pana Maciowska. Proszę państwa, 2023 rok był rokiem wyjątkowym. Może do mikrofonu, panie Adam. Proszę państwa, rok 2023 był rokiem takim bardzo ważnym dla naszej jednostki. Wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy i dzięki tutaj państwu, panu burmistrzowi, Wysokiej Radzie, zakupiliśmy samochód średni gaśniczy, ale też pozyskaliśmy pieniądze z innych źródeł, żeby ten samochód też i wyposażyć. Jak państwo tutaj otrzymali informacje, to są to kwoty bardzo duże i mam nadzieję, że to będzie służyło nam na wiele, wiele lat, jako że najstarszy samochód jest z roku 1987 roku, którego niestety musimy w jakiś sposób się pozbyć, bo brakuje nam miejsca. I tutaj przedstawiłem państwu takie spektrum działań naszych w 2023 roku, jak to wyglądają wyjazdy, jak wygląda aktywność poszczególnych członków. Cieszymy się bardzo, że wśród grona radnych znajduje się dwóch bardzo aktywnych druhów, którzy praktycznie są w każdym działaniu i tutaj pomagają pomnażać te dobro, które tutaj robimy na rzecz społeczności lokalnej, bo ratujemy imienie i ratujemy życie, prawda? Tych zadań przybywa coraz więcej. Dzięki temu, że wygraliśmy tutaj ten konkurs Bitwa o remizy, teraz to się już inaczej nazywa, i otrzymamy kwotę 500 000 na zakup sprzętu i 500 000 na modernizację remizy. Konkretnie chodzi tutaj o wymianę centralnego ogrzewania, ocieplenie, wymianę instalacji elektrycznej. No to będzie to służyło w kolejnych latach dla naszej jednostki i nie będziemy tutaj obciążali budżetu samorządu, prawda? W tej chwili u pana komendanta jest umowa, która czeka na ostateczny podpis i środki w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej zostaną skierowane i przelane na rzecz naszej jednostki. Proszę państwa, to się tak wydaje, jeździmy do akcji, ratujemy. Coraz więcej jest takich działań, gdzie inne służby no, czekają na nasze wsparcie. Mówię tutaj o policji i mówię tutaj o ratownictwie medycznym, prawda, że no, to trochę na nas spływa i też ponosimy koszty jako samorząd, prawda. Coraz więcej jest tych zadań, ratownictwo wysokościowe, ratownictwo wodne w takim podstawowym zakresie. To tutaj dwa słowa pan komendant powiatowy będzie uprzejmy powiedzieć na ten temat. No w każdym bądź razie no, musimy być mobilni, musimy jeździć, musimy czuwać, żeby po prostu ekipa zawsze wyjechała do akcji na działania. Proszę państwa, w tej informacji macie państwo tutaj szczegółowo wymienione środki finansowe, jakie były przeznaczone i wydane z budżetu samorządu. Środki, jakie pozyskała jednostka ochotniczej straży pożarnej. Proszę państwa, wymieniliśmy druhów, którzy tutaj szczególnie zasłużyli się na to, żeby ich wymienić. Dziękuję ja z kolei z tej strony panu burmistrzowi miasta za wsparcie, za inicjatywę zakupu, Wysokiej Radzie za to, że tutaj dopomogła nam, żebyśmy przeznaczyli środki na zakup tego samochodu, ale też chciałbym podziękować dla pana dyrektora szkoły, pana Dariusza Chawrylca, jak i też pana
który się opiekuje z ramienia szkoły dla pana Romana Petreckiego za opiekę pedagogiczną drużyny młodzieżowej, drużyny pożarniczej. Proszę państwa, pani skarbnik, też serdecznie dziękuję za pomoc, która tutaj nam świadczy, bo my nie jesteśmy tutaj fachowcami od tych spraw związanych z pieniędzmi i z obsługą tego wszystkiego, a niestety wszystkie środki przechodzą przez rachunek Ochotniczej Straży Pożarnej i no, trzeba się z tym uporać, bo instytucje, które nam dają pieniądze, bardzo szczegółowo oczekują rozliczeń i kontrolują nas na każdym etapie zakupu, a pieniądze są duże. Proszę państwa, to by było tyle. Ja przekażę tutaj mikrofon dla pana komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o podsumowanie krótkie tego, jak wygląda i przedstawia się działalność naszej jednostki na terenie powiatu bartoszyckiego. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Zanim przejdę do tego, żeby przedstawić, jak to wygląda z punktu widzenia Państwowej Straży Pożarnej i stan ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Górowo, chciałem tutaj wspomnieć jednej rzeczy, gdyż podczas ostatnich zawodów, które miały miejsce na początku lipca, jednym z elementów było wręczenie odznaczeń dla druhów zasłużonych, a także dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Tutaj na prośbę przedstawicieli jednostek chciałem powiedzieć, że uchwałą nr 1 na 2024 Prezydium Zarządu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Ławeckim z dnia 12 kwietnia 2024 roku została przyznana złota odznaka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dla drucha Adama Golucha. I drogi druch Adam... Druch Adam Golów, jeszcze pozwolę sobie tylko, zanim wręczymy tą odznakę, powiedzieć, że jest naprawdę wyjątkowym członkiem tej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, gdyż już dwa razy miał przyjemność reprezentowania naszego powiatu podczas eliminacji wojewódzkich, na szczeblu wojewódzkim w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej, a także oczywiście reprezentuje jednostkę OSP w Górowie Ławieckim podczas młodzieżowych zawodów pożarniczych. Więc druhu Adamie, w imieniu braci strażackiej życzę ci dalszych sukcesów, a także mam nadzieję, że po prostu twoje zaangażowanie w zgłębianie wiedzy pożarniczej, a także zaangażowanie nigdy nie będzie malało, będzie wręcz tylko przeciwnie rosło. Więc jeszcze raz wszystkiego dobrego. Szanowni państwo, rok 2023, jeżeli chodzi o jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Ławeckim, to był w mojej ocenie rok wyjątkowy. I tutaj chciałem bardzo serdecznie podziękować zarówno dla pana burmistrza, jak i całej Wysokiej Rady za to, że zdecydowaliście się państwo przekazać znaczne środki finansowe, bo to było około 570 tysięcy złotych na zakup tego nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W ubiegłym roku odnotowaliśmy 648 zdarzeń, z czego 450 to były miejscowe zagrożenia, 146 pożary, a 52 to alarmy fałszywe. I tutaj dlaczego o tym wspominam? Bo te 450 miejscowych zagrożeń to są głównie działania związane z różnego rodzaju ratownictwami. I tak naprawdę te spektrum działań Straży Pożarnej, tak jak wcześniej pan Adam wspomniał, one cały czas rośnie. A żeby bezpiecznie, skutecznie realizować te działania, no strażacy potrzebują narzędzi. I tutaj dużo osób mówi, że ochotnicy otrzymali samochód. Tak naprawdę samochód to otrzymało społeczeństwo miasta, nie tylko miasta, ale tak naprawdę też gminy i całego powiatu bartoszyckiego, gdyż druhowie otrzymali narzędzia. Narzędzia do tego, żeby właśnie skutecznie nieść pomoc, a także, żeby podnieść ich morale do tego, żeby pełnić ten piękny wolontariat, który na co dzień realizują i wspomagają nie tylko policję, pogotowie, ale tak naprawdę ja przejadę tam, gdzie ta pomoc trzeba nieść dla mieszkańców. No i proszę państwa, miasto Górowo, gmina Górowa jest oddalona o te 20 parę kilometrów od Bartoszyc. Zanim my jako funkcjonariusze strażacy Państwowej Straży Pożarnej dojedziemy, no to w okresie letnim jest to 20 minut, w okresie zimowym może być to nawet 30-40 minut, więc mówimy tutaj o sekundach niejednokrotnie podczas ratowania życia, zdrowia, mienia, a co dopiero mówić o kilkudziesięciu minutach. Więc dlatego ta współpraca właśnie, która jest między i ochotnikami, i samorządem, i Państwową Strażą Pożarną, no ona musi być po to, żeby właśnie wspólnymi siłami można było
po pierwsze zapobiegać, a po drugie potem, jeżeli już będzie taka potrzeba, nieść pomoc. Więc tutaj naprawdę wielkie słowa podziękowania za to, że do tego dofinansowania, które wynosiło 550 tysięcy złotych, dołożyliście Państwo te 570 parę złotych i dzięki temu udało się kupić ten nowoczesny sprzęt. Chciałem się też zwrócić do mieszkańców miasta Górowo i Ławeckie i bardzo serdecznie podziękować za oddane głosy w wyborach, bo dzięki temu wasza jednostka pozyskała 1 000 000 złotych i to naprawdę jest taka suma, która mogłaby być, w sumie, żeby ją uzbierać, to by było trzeba chyba z 8 budżetów na ochronę przeciwpożarową złożyć do kupy i wtedy można by było takie środki przekazać, a dzięki temu no, jednostka ta, która otrzymała samochód, będzie mogła tak naprawdę te 2 samochody doposażyć tak, żeby naprawdę mieć pełne spektrum narzędzi i żeby można było właśnie tą pomoc nieść. Do tego jeszcze będzie zmodernizowany układ chyba grzewczy, tak? Instalacja grzewcza w remizie, więc no myślę, panie burmistrzu, że na najbliższe 2 lata chociaż to nie będzie trzeba zbyt dużych środków finansowych wykładać na to, żeby jednostkę dalej doposażać i będzie to jakby nie było duże odciążenie właśnie dla budżetu miasta. Dziękuję też za to, że co roku w budżecie znajdują się jednak te środki finansowe na bieżące utrzymanie, bo to 130 tysięcy złotych, proszę Państwa, to naprawdę są pokaźne środki, jeżeli chodzi o jedną jednostkę. W wielu gminach tych jednostek jest od 4 nawet do 7. No i jakby tak naprawdę można było przeanalizować sobie, jakie tam są środki. No są tam gdzieniegdzie środki po 400-500 tysięcy, no ale 130 tysięcy na jednostkę to naprawdę jest pokaźna kwota i za to też bardzo serdecznie dziękuję, że rozumiecie Państwo potrzeby strażaków. Ale trzeba też pamiętać, że strażacy to nie tylko działania operacyjne, działania ratowniczo-gaśnicze, ale też te kulturalno-społeczne. I tutaj też, panie Adamie, panie Ireneuszu, bardzo dziękuję za to, że angażujecie się w różne przedsięwzięcia, zarówno te właśnie religijne, jak i społeczne, te z młodzieżą, bo tutaj też warto też wspomnieć, że ta młodzieżowa drużyna pożarnicza, która powstała kilka lat temu przy jednostce w Górowie, jest 1 z 18 w naszym powiecie. Na 25 jednostek jest to naprawdę duży sukces w skali województwa, no ale bez tej młodzieży, bez zaangażowania ich, tak jakby zarażenia strażą pożarną, no nie będzie przyszłości, jeżeli chodzi o przeciwpożarową ochronę, więc bardzo serdecznie Wam dziękuję i dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo za ofiarną pracę i cieszymy się, że młodzi ludzie będą Was, naśladują już Was i będą stać na straży naszego bezpieczeństwa. Przechodzimy do punktu 6. Informacja dotycząca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wodą i odprowadzenia ścieków na terenie miasta Górowo i Ławeckie. Bardzo proszę pana prezesa Leszka Kłębuckiego, aby nam przybliżyć. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu, pani przewodnicząca, panie i panowie radni. Wkradło się duże nieporozumienie, które wprowadziło jeszcze więcej zamieszania w naszym mieście, ponieważ gdzieś około miesiąca, może trochę więcej, dużo osób przychodziło do zakładu gospodarki, mieszkam jako do administratora, jak i również do nas. W związku z tym, że bardzo dużo podrożała woda i ścieki, byliśmy się zdziwieni, o co chodzi, co się dzieje, ponieważ my nie zmienialiśmy taryfy. Okazało się, dopiero kiedy pani do mnie przyszła w czwartek, gdzieś około 3 tygodnie temu, z rynku i ta informacja tam poszła i rozlała się po całym mieście. Taryfa została zatwierdzona przez Wody Polskie dla gminy Górowo i Ławeckie. Między innymi to się na gminy Lidzbark, czyli dla wodociągów wiejskich. My jesteśmy wodociągami miejskimi, tym samym się to na nas. My nie spadaliśmy w ogóle w tym czasie o zmianę taryfy. Nasza taryfa jest od tamtego roku. W tej taryfie naszej woda się podnosi o 17 groszy brutto, 8% VAT-u, czyli 19 groszy. Ścieki się podnoszą o 0 groszy i tak samo abonament o 0 groszy. A rzeczywiście na terenie wodociągów wiejskich jest to łącznie brutto woda i ścieki 4 zł. I stąd powstało to zamieszanie. Ale jeżeli jestem przy głosie, pani przewodnicząca, pozwolę sobie dodać jeszcze, no skąd się w ogóle bierze ta podwyżka cen wody, czyli zmiany taryf, bo w tej chwili te taryfy przelewają się przez całą Polskę. Od 2018 roku Wody Polskie ustawą zatwierdzają taryfy dla wszystkich miast i gmin. I od 2018 roku ceny wody i ścieków są mrożone.
To znaczy, że w ogóle te taryfy były podnoszone tam w paru procentach albo w ogóle. Niektóre wodociągi od 18 roku nie miały w ogóle taryfy zatwierdzonej. W tej chwili zostały te ceny uwolnione, czyli urynkowione. Tak jak powinno być urynkowione. Tak jak było przed powstaniem Wód Polskich, to Szanowna Rada zatwierdzała te taryfy, gdzie razem siadaliśmy, rozmawialiśmy i te taryfy wchodziły, prawda? Czy to było 20 groszy, czy 30 groszy, ale to było według potrzeb na dany czas. W tej chwili, jak zostało to zamrożone i teraz odmrożone, żeby doprowadzić do sytuacji normalnej, bo trzeba dodać, że 90% wodociągów w kraju, a jest ich około 2400, przestało w ogóle inwestować w swoje urządzenia. Z tego 40% wodociągów jest w stanie krytycznym. W tej chwili, tak jak mówię, zapaliło się jakieś tam zielone światło, też zmieniana będzie cała ustawa. Na razie jest to projekt ustawy, który będzie procedowany prawdopodobnie we wrześniu. I tam ma być tak, że do 15% podwyżki przez dane wodociągi będzie Rada zatwierdzała, powyżej 15% Wody Polskie. Ale jak będzie w efekcie końcowym, tego jeszcze nie wiemy, to takie mamy informacje z projektu tych ustaw. Wzrost wody się bierze przede wszystkim z dwóch składników. Dotyczy to wszystkich wodociągów. To jest przede wszystkim minimalna płaca, jak i również prąd. Te dwa czynniki, bo pozostałe czynniki, tak jak podatki, które Rada zatwierdza, corocznie, czy ewentualnie materiały, to są znikome rzeczy, o których nawet nie trzeba wspominać. Natomiast jeżeli weźmiemy tylko minimalną płacę tego roku, to jest to, do poprzedniego roku jest to 700 zł. Ale 700 zł jest to też nieprawda, ponieważ w tej chwili od 1 stycznia zostało z minimalnej płacy wyrzucone wszystko. Czyli nie ma szkodliwego i innych składników. Czyli szkodliwy jest oddzielnie i koszty pracodawcy, bo pracodawca podnosi jeszcze pozostałe koszty do tej ceny minimalnej. Dla przykładu jest to około, za ten rok około 1200 zł na jedną osobę więcej, czyli nie 700. Jeżeli weźmiemy 4 pracowników wodociągów, razy te 1200, około razy 12 miesięcy, ja sobie zapisałem, jest to około 57 tysięcy, sprzedajemy rocznie około 130 tysięcy metrów sześciennych wody. Corocznie jest to coraz mniej, no bo też i społeczeństwa nam jednak trochę ubywa. To znaczy, jak podzielimy to na to zużycie wody, to jest wzrost 45 groszy. Odnośnie tylko samej wody. Już nie mówię o prądzie, tak daję dla przykładu. I to powoduje, to dotyczy wszystkich wodociągów i to powoduje w ogóle te wzrosty. Teraz słyszymy znowu też wzrost będzie płacy minimalnej, co prawda już tam ponad dwukrotnie mniej, bo taki wzrost jest tam akceptowalny, ale 600 zł w poprzednim roku plus pochodne i 700 plus pochodne, no to mamy tą sytuację. Jeżeli taryfy były zatwierdzane na 3 lata, no to widzimy, co się dzieje. Nie? Automatycznie nic nie można było zrobić w tym okresie do kolejnej zmiany. Teraz taryfy mają być, z tego co mi wiadomo, corocznie. Chciałem dodać jeszcze przy okazji, bo to jest też bardzo ważne dla naszych mieszkańców, jeżeli chodzi o wodociągi. Skończyliśmy tak zwaną pętlę wodociągową, czyli miasto położyło nowe sieci wodociągowe parę lat temu, od Armii Krajowej do Przesikorskiego, do Moniuszki. FI-200 i my już stamtąd pociągnęliśmy FI-160 do MEMA. MEMA jest zasilana w tej chwili z innej linii. Do tej pory było tak, woda biegła ulicą Kościuszki Wojska Polskiego Przemysłową i na każdym etapie awarii na tym odcinku MEMA nie miało wody. Czyli MEMA miało, najczęściej nie miało wody w tym mieście, bo inne ulice to nie dotyczyło ich, prawda, ewentualnie w większym zakresie. W tej chwili do MEMA płynie woda od Moniuszki do MEMA i tam przy budynku pani prezes jest zasuwa, którą zakręciliśmy i tam biegnie woda w ten sposób. Gdyby nastąpiła awaria na Przemysłowej Wojska Polskiego czy Kościuszki, to woda będzie biegła z BEMA w tamtą stronę. Czyli BEMA będzie zasilała w tamtą stronę miasta. I to jest, tak jak mówię, bardzo ważne, bo o tym tu rozmawialiśmy z panem burmistrzem, z panem Edwardem Drymuchem, który mówił, żeby tak było dobrze i dlatego władze miasta podjęły tą decyzję,
My to dalej uczyniliśmy i to udało się w tym roku zakończyć. Też jeżeli chodzi o wodociągi, postawiliśmy instalację fotowoltaiczną na wodociągach, żeby te koszty ewentualnie prądu były mniejsze. Jeżeli chodzi o oczyszczalnię, to też w tym roku zrobiliśmy kratę, ponieważ tamta po 20 par latach się rozsypała. Firma, która ją wykonywała, producent, już nie istnieje na rynku. Musieliśmy nową, jak i również cały system zarządzania tlenami na oczyszczalni. To, co bez przerwy mieliśmy problemy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, ponieważ było to sterowane ręcznie po wcześniejszej awarii. W tej chwili nam się to udało wszystko uczynić. Przedstawimy we wrześniu plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i będziemy w ten czas razem na komisjach o tym rozmawiali. I ewentualnie, jak będzie potrzebna pełna informacja na temat wodociągów, na temat oczyszczalni, wszystkie inne rzeczy, które tutaj nie powiedziałem, bo to jest taka informacja ogólna, to będę do Państwa dyspozycji, żeby ta wiedza była jak największa i wspólnie też ustalimy kierunki jak gdyby rozwoju, to co jest najbardziej pilne, to co jest mniej pilne w poprzednich latach, ale to już wspólnie razem myślę, że to wszystko uzgodnimy. Praktycznie ja bym miał tyle, Pani Przewodnicząca. Dziękuję ślicznie za zaproszenie i za zabranie głosu. Netto plus 8% VAT. 19 groszy. Ścieki 0. I abonament 0. I to już jest. Proszę bardzo, kto z Państwa ma jakieś pytania do Pana? A ja bym chciała się zapytać, czy wspólnoty zostały poinformowane o cenach wody? Ja tylko powiem ogólnie, zaraz dla Pani Prezes przekażę mikrofon. Ja tylko informuję, że taryfa została zatwierdzona przez Wody Polskie, wprowadzona w czerwcu rok temu. I rok temu była informacja i informacja również przez władze miasta na BIP, na biletynie informacji publicznej, była pełna informacja, prawda? My nie zmieniamy taryfy, a w tej taryfie, która była zatwierdzona, to są te wzrosty, te wskaźniki, o których ja tutaj mówię, ale Pani Prezes powie to dokładnie ze swojej strony. Dziękuję Panie Prezesie. Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Jako zarządca nieruchomości Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na terenie Górowa Łowieckiego staram się zawsze informować ogłoszeniami, jeżeli chodzi o mieszkańców. W tym roku na zebraniu sprawozdawczym, które mieliśmy, zebrania sprawozdawcze trwają od lutego do kwietnia i każda wspólnota mieszkaniowa podejmuje uchwały i w tym również uchwała jest 4A o mediach, więc tutaj była informacja podawana, jeżeli chodzi o ceny wody i była też informacja podawana, że cena wody wzrośnie od 1 sierpnia. Moje wspólnoty, którymi administruję, dostały informacje, dostały ogłoszenia, więc każdy budynek na terenie Górowa jest poinformowany. Były przeprowadzane kontrole śmietników. Mogłabym wiedzieć, jak to wygląda? Tak, dokładnie. W miesiącu lipcu były przeprowadzane kontrole, jeżeli chodzi o segregację śmieci we wspólnotach mieszkaniowych i rekontrole. Tutaj duże wspólnoty, śmietniki, które mamy łączone, wspólnoty mieszkaniowe, jeżeli chodzi o Plac Ratuszowy, Krasickiego, Kościuszki, Bema, budynek, trzy boksy na Kościuszki. Przeszły rekontrole, niektóre mieliśmy też, będziemy mieć tutaj z panią Katarzyną Łuczkowską w sierpniu, po urlopie pani Kasi zrobimy następne rekontrole. Większość budynków przeszło i tutaj co nas cieszy, że my również informujemy jako administrator, że te kontrole będą na śmietnikach, na boksach śmietnikowych. My też staramy się na tych kontrolach być. Byłam na wszystkich kontrolach z moimi pracownikami, tutaj też pani radna, jeżeli chodzi o Bema, pani Lucynka była na rekontroli, pani Alina, jeżeli chodzi o Plac Ratuszowy, ulicę Krasickiego. Niektóre boksy przeszły, niektóre boksy niestety nie przeszły. My cały czas informujemy o
jak segregować. I do ulotki rozmawiamy o tym z mieszkańcami na zebraniach sprawozdawczych i nie tylko. No ciężko jest ludzi nauczyć. Myślę, że to nie jest ciężko, bo na dzień dzisiejszy to nauczyciele w przedszkolach uczą segregacji i to jest nagłośnione. Ja na przykład jako administrator już nie wiem, jak postępować z mieszkańcami, którzy po prostu nie segregują śmieci. To jest ciężki temat, ale na dzień dzisiejszy i tak mimo wszystko jako zarządca jestem zadowolona, że są boksy, gdzie wspólnoty mieszkaniowe, są po kilka wspólnot mieszkaniowych, takie na osiedlu Bema czy na Gościuszki ulicy, czy boksy Krasickiego, tam przeszła segregacja. Więc tutaj jest duży ukłon dla mieszkańców, przede wszystkim dla zarządów, które też wspólnoty pilnują swoich mieszkańców. Bo ja mówię, monitoring sąsiedzki jest najlepszym rezultatem, jeżeli chodzi o segregację. Dziękuję. Ja jeśli mogę do pana prezesa Ewiksu jeszcze. Dziękuję. Wczoraj pan prezes powiedział, że ta infrastruktura wodna została poprawiona, a w tym roku, w miesiącach kwiecień, maj i czerwiec, na osiedlu Bema był zauważalny wzrost tych awarii i ta woda no, niestety nie była dostępna dla mieszkańców. Więc czym to było spowodowane? Czy to dalej będzie tak wyglądało? Czy można to jakoś poprawić? Bo mieszkańcy mi zgłaszali, żeby właśnie przekazać tutaj informację, że tej wody bardzo często nie było w miesiącach. Dziękuję bardzo za to pytanie, ale to jest mniej więcej to jest to, co ja powiedziałem wcześniej, że Bema najczęściej nie miała wody ze względu na to, że ta woda biegła tą pętlą zewnętrzną, najdłuższą i to był ten skutek, to co powiedziałem. My uruchomiliśmy miesiąc temu około te źródło wody, tą linię z tej strony i w tej chwili praktycznie no nie ma co dalej nawet już mówić w tym zakresie, bo ta linia cała od Armii Krajowej, miasto wykonało do Moniuszki, my do Bema, cała ta linia jest nowa. Nowa linia i w tej chwili tu w tym temacie nie powinno być żadnych zdarzeń, chyba że nie będzie wody przez jakieś tam siły wyższe w całym mieście. Natomiast w takim przypadku absolutnie nie powinno być takiego zjawiska w tym temacie, nie? Czyli to było około miesiąca temu, tak? Czyli teraz już sytuacja powinna... Tak, około miesiąca temu, już tam nie powiem w tej chwili dokładnie, ale tak około miesiąca temu to zrobiliśmy, uruchomiliśmy i w tej chwili nie powinno być takiego miejsca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś z państwa proszę. Ja chciałbym jeszcze spytać tutaj o budynki przy ulicy Lidzbarskiej. Tam właśnie pan prezes teraz prowadzi małą modernizację. Tutaj przy nowym CPN-ie tutaj. Wydaje się, że to jest dobra inicjatywa, bo one, przepraszam, Olsztyńskie, to jest ulica Olsztyńska oczywiście. Wydaje się, że to jest dobra inicjatywa, bo one tak trochę straszyły tutaj wjeżdżając do miasta i tutaj sukcesywna naprawa, tutaj myślę, że tutaj poprawi tą estetykę. Tak, tylko potwierdzę, bo to pan przewodniczący w poprzedniej kadencji też o tym wspominał bardzo słusznie i małymi kroczkami, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt 1. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowojeweckie na lata 2024-2035. Bardzo proszę panią skarbnik Edytę Jarmoluch. Może zechce nam coś tutaj powiedzieć? Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ja tak pokrótce, bo żeśmy wszystko już na komisjach omawiali. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 sierpnia 2024 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej naszego miasta. Dochody ogółem zwiększono o 200 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 24 200, a dochody majątkowe zmniejszono o 24 000. Wydatki ogółem zwiększono o 200 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 360 661 złotych, a wydatki majątkowe zmniejszono o 360 461 zł. Wynik budżetu nie uległ, proszę państwa, zmianie. Ponadto w okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na poręczenia i gwarancje o wartości 146 780 zł. Przychody ogółem oraz rozchody ogółem naszego budżetu w roku budżetowym 2024 nie uległy zmianie. Do załącznika numer 2
które mówi nam o przedsięwzięciach, dokonano następujących zmian. Wprowadzono przedsięwzięcie budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ulicy Kościuszki w Górowie i Ławeckim. Jest to zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia dotyczącego wymiany pokrycia dachowego na zabytkowym ratuszu przy placu ratuszowym 18 i tutaj nastąpiło zwiększenie łącznych nakładów ogółem o kwotę 15 tysięcy. Zmiany te nie wpłynęły na horyzont czasowy naszego WPF. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Proszę bardzo, pan. Witam Państwa serdecznie. Tutaj to, co Pani z Panią powiedziała, że budowa parkingu oraz dojazdową przy ulicy Kościuszki została przesunięta na 2025 rok. W tym roku zaplanowano tylko 24 tysiące złotych. Chciałbym wtedy wyrazić swój sprzeciw, ponieważ inwestycje, które były później zaplanowane, będą robione wcześniej, a parking znowu zostaje przesunięty na kolejny rok. Tutaj przypomnę, że Pan Burmistrz dopytywał na którejś z poprzednich sesji, czy w tym roku będzie ten parking robiony. Pan Burmistrz mówił, że tak. Również na swoich nagraniach też Pan Burmistrz mówił, że niebawem powstanie tutaj parking. Także tutaj na to moje zgody na pewno nie ma, żeby to robiono na przyszłym roku. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Odnośnie tutaj poręczenia kwoty 146 tysięcy, bo to mam się na 5 lat. Chciałbym się dowiedzieć, jaka jest intencja tego, że spółdzielnia będzie przez te 5 lat funkcjonować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja odpowiem na pierwsze pytanie najpierw. Uzgadnialiśmy z panem radnym, że będziemy chcieli ten parking zrealizować w ramach dotacji dla gmin pogranicza. Tam mamy przeznaczone środki na potrzeby naszej gminy 2 razy po 2 miliony, tak? Dobrze, 2 razy po 2 miliony. I też mówiliśmy o tym, że może ulec przesunięciu ze względu na harmonogram naboru i harmonogram uzyskiwania tych dotacji. I taka jest nasza intencja, bo po pierwsze dzięki temu będziemy mogli zrobić tą inwestycję nie z naszych środków, tylko ze środków zewnętrznych. To jest moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. Wtedy będzie można rzeczywiście ten parking i tą ulicę dojazdową zaprojektować znacznie solidniej. Myśmy kalkulowali, panie Edwardzie, wstępnie około 300 tysięcy, ale ostatecznie uważam, że poniżej 500 000 tam nie ma co podchodzić do tej inwestycji. To ja może odpowiem tak dokładniej. My jesteśmy już na etapie posiadanego pozwolenia na budowę, więc projekt już posiadamy, stąd te wydatki, które tam się pokazały. Natomiast dopowiem tylko tyle, że z tego projektu pogranicza jest 80% dofinansowania. Innych dofinansowań na ten parking zdobyć nie można. W związku z tym, że na ten rok już inne gminy złożyły wnioski, już środki zostały rozdane, można by tak rzec. Tak wynika przynajmniej z wypowiedzi pana wojewody i musieliśmy to przesunąć. No chyba nie stać nas na milionowe inwestycje ze środków własnych. To jest tylko dlatego, ja zawsze tłumaczę tak, jeśli państwo uznacie, że stać nas na wybudowanie tego parkingu wraz z drogą dojazdową, ze środków własnych, ja nie widzę problemu. Ja zawsze tłumaczę, że my jako urząd, my wykonamy to, co państwo postanowicie. Więc to do was należy decyzja, jeżeli po prostu stać nas na to, żeby... Po zaprojektowaniu jest to 1 000 000 złotych w dużym uproszczeniu. Cała inwestycja, a chodziło też o to, że środki są wykorzystywane na dany rok, jest to dotacja, więc musielibyśmy w tym roku rozpocząć i zakończyć inwestycje, co jest niemożliwe. Takie roboty ziemne, gdzie jest wymiana gruntu naprawdę bardzo duża, tam bodajże 4. kategoria, to jest bardzo głęboko przy jesiennych miesiącach, bo rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić w miesiącu wrześniu. Dopóki przetarg by się ogłosiło i tak dalej, stąd mówię, ja zawsze tłumaczę, jeżeli są środki, możliwości na wykonanie, jak wiecie, są. W
Firmy zazwyczaj się zgłaszają, ale w tak krótkim okresie to też nie sądzę, żeby jakakolwiek firma się podjęła po prostu robót. W tym okresie bardzo późno jesiennym. Chyba się zgadza z tym, że żeby to zrobić, trzeba zrobić, jeżeli jest taka możliwość, to oczywiście jest to, że tam się do budżetu. Natomiast wyrażam po prostu swoje niezadowolenie z tego, że znowu zostało przesunięte na kolejne roki. I mam pytanie, jaki termin realizacji tego programu może być przyszły. To ja jeszcze raz dopowiem, że to nie zależy od nas, od pana burmistrza, to zależy, a nie od pani skarbnik i tak dalej. Zależy od tego, jak uchwali Rada. Ja tylko mówię o dofinansowaniu, prawda? O dotacji, o możliwości pozyskania tych pieniędzy. To naprawdę, jeżeli Rada ustali, że priorytetowym jest wybudowanie parkingu, ja nie widzę problemu ze swojej strony na ogłoszenie przetargu, po prostu rozstrzygnięcie przetargu i tak dalej. To mówię, nie jest zależne ode mnie. Tam jest jeszcze jedna zmienna, o której nie wspomniał pan Edward, czyli kwestia ogłoszenia terminu naboru przez wojewodę, nie? Tego programu. Bo w tym roku ten nabór był bardzo późno ogłoszony, więc to jakby tak jak wspominał pan Edward Drymuch, fizycznie nie bylibyśmy w stanie ani ogłosić przetargu, ani wykonać inwestycji. Natomiast po prostu w przyszłym roku będzie ogłoszony przetarg, my zgłosimy tą inwestycję do realizacji, no i ona będzie musiała być zakończona w ramach roku budżetowego, czyli do końca roku. No i tyle. Ja myślę sobie, że to jest najlepsze rozwiązanie, tak? Bo myśmy mieli środki na realizację tej inwestycji wpisane w budżet w wysokości 400 tysięcy, ale jak zawsze, jak się zacznie porządnie projektować i no, zrobić tak, żeby nie robić półśrodkami, to wychodzi drożej i tak jak sami państwo słyszeli, wartość inwestycji zaplanowana jest na ponad 1 000 000 zł, więc tak naprawdę te 400 tysięcy to jest dwukrotność wkładu własnego jedynie. No, mam nadzieję, że odpowiedź jest wyczerpująca. Dziękuję bardzo. Dobra. Ja też wolałbym, słuchajcie, ja też bym wolał robić wszystko szybciej, ale z drugiej strony lepiej jest robić nie za swoje i nawet jeżeli musimy chwilę poczekać, to jest jakby początek odpowiedzi na drugie pytanie, bo jeśli chodzi o spółdzielnie i te gwarancje, które musimy udzielić. Moi drodzy, spółdzielnia działa na majątku gminy, dlatego że zarówno kuchnia, jak i pomieszczenie cateringowe, tam jadalnia powiedzmy, jest dalej własnością gminy miejskiej Górowo i Ławeckie. Od dłuższego czasu wymagany jest remont kuchni, ponieważ w ramach dotacji, która była udzielona wcześniej i były wykonywane prace remontowe, zostały tak naprawdę zaadaptowane tylko i wyłącznie pomieszczenia stołówkowe. Tam w kuchni nie zostały wykonane żadne inwestycje. Część z państwa radnych pewnie tam była, widziała i był ogromny problem, jeśli chodzi o wentylację nawiewno-wywiewną. I szczerze mówiąc, prędzej czy później mielibyśmy problem z funkcjonowaniem tej kuchni przedszkolnej na poziomie sanepidu. A my jako gmina mamy obowiązek zapewnić dzieciom wyżywienie. Szczęśliwie jakby scedowaliśmy to zadanie na spółdzielnię socjalną. Natomiast tak czy inaczej to jest nasz obowiązek. I teraz generalnie mamy pewność, że będzie funkcjonowała spółdzielnia. Poza wypadkami losowymi, no to wiecie, to mogą różne rzeczy się zdarzyć, tak? Jest jakieś ryzyko. Ale tą inwestycję, o której mówię, i tak musielibyśmy wykonać, a w tym wypadku wykonujemy ją nie za swoje pieniądze, więc też znowu uważam, że to jest najlepsze możliwe rozwiązanie, które mogliśmy znaleźć, tak? Dziękuję bardzo. To jest moje pytanie. Nie. I w takim razie przechodzimy do przeczytania uchwały nr 4 / 2024 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 5 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo i Ławeckie na lata 2024-2035. Na podstawie obowiązujących przepisów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo i Ławeckie na lata 2024-2035 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt 1. Załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Górowo i Ławeckie na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały. Podpunkt 2. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta Górowo i Ławeckie stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały
określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Jałowieckie i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa? Wynik głosowania 11. Wyniki głosowania. Za jest 12 radnych, przeciw 1 i wstrzymujący się 1 pani radna. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Znaczy nie jednogłośnie, przepraszam. Większością głosów. Przepraszam bardzo. Oczywiście większością głosów. Przechodzimy do podpunktu drugiego, dokonania zmian budżetu miasta na 2024 rok. I bardzo proszę panią skarbnik zabranie głosu. Zmiany w budżecie przedstawiają się następująco. Dochody po zmianach, bo tak naprawdę nasze dochody nie zmieniają się wartościowo, tam są tylko przesunięcia pomiędzy paragrafami, o którym Państwu już mówiłam. Zresztą za chwilę do załącznika przejdę, to jeszcze coś opowiem. Budżet po zmianach wynosi 42 594 085 zł i 25 groszy. Dochody bieżące to 25 517 887 zł i 25 groszy. Dochody majątkowe 17 076 198 zł. Wydatki to 45 010 047 zł i 25 groszy. Wydatki bieżące to 28 206 834 zł i 25 groszy. Majątkowe to 16 803 413 zł. Deficyt budżetu miasta wynosi 2 416 162 zł i zostanie pokryty kredytem w kwocie 1 656 684 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetów w wysokości 412 679 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 346 799 zł. Dochody. Tutaj pan burmistrz już o tym troszeczkę wspominał, były podpisywane umowy i te umowy po dochodach właśnie są wprowadzane na nasadzenia w wysokości 10 tysięcy i na nasadzenia miododajne dla naszych pszczółek 5 tysięcy. Zmniejszono o 24 tysiące kwotę dofinansowania z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, co jest związane jakby z wynikiem poprzetargowym zadania i te 24 tysiące po prostu dostaniemy mniej. Stąd taka wartość. Jeśli chodzi o wydatki, to te większe zmiany pozwolę sobie przedstawić, bo już na komisjach rozmawialiśmy dość szczegółowo. Zmniejszamy o 375 461 zł wydatki inwestycyjne w dziale transport i łączność i to jest właśnie inwestycja przesunięta na 25 rok, o której pan wspominał, pan Bachanowicz. Zabezpieczamy 146 780 zł na poręczenia. I zwiększamy dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o 200 tysięcy. To są te największe zmiany, które są wprowadzone w budżecie. Jeśli, no z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi, jakieś zapytania? Bardzo proszę. Ja mam pytanie o kwotę o dotację podmiotową z budżetu samorządowej instytucji kultury. Nie było mnie tutaj na komisji budżetowej, ponieważ nie jestem jej członkiem, na naszej komisji nie było to o tym rozmawiane, dlatego chciałbym się dowiedzieć tutaj bardziej szczegółowo, na co to jest kwota 200 tysięcy złotych. Ja zacznę, pani skarbnik, skończę, jeżeli będzie potrzeba uszczegółowienia. Moi drodzy, mamy taką od lat praktykę, która wynika z faktu, że szczególnie od paru lat, albo pomaga nam to w zarządzaniu finansami miasta od lat, a od paru lat ze względu na bardzo utrudniony sposób wyliczania subwencji, dotacji, które otrzymują samorządy. To jest problem, który dotyka wszystkich samorządów w Polsce. Tak naprawdę do poziomu listopada, a czasami połowy grudnia, samorządy nie są w stanie określić, ile pieniędzy z tej jakby rządowej puli, która wpływa do naszej kasy, do naszego budżetu dostaniemy. I w związku z tym trudno określić ostateczne dochody, które osiągnie samorząd w danym roku, słuchajcie. No, większość z Was jest radnymi wielu kadencji i wiecie, że zwykle robimy tak, że nasze jednostki dostają na początku roku w budżecie, który jest uchwalany na rok powiedzmy następny,
nieco niższe, albo czasami dużo niższe dotacje, niż sobie by życzyły. Pierwotnie Ośrodek Kultury zwrócił się do generalnie Wysokiej Rady z prośbą o dotację w wysokości miliona, blisko 1,5 miliona, dokładnie 1 400 000, a ostatecznie w budżecie zapisaliśmy mu kwotę około, no, blisko 900 tysięcy, o ile pamiętam. No i w tym momencie, kiedy mamy już, jesteśmy już po połowie roku, to nie dość, że wiemy dokładnie, jakie wydatki na najdroższe przedsięwzięcia, które realizuje Ośrodek Kultury, musi ponieść. Jakby znamy wynik budżetu po półroczu i mniej więcej jesteśmy w stanie oszacować, ile rzeczywiście będzie Ośrodkowi Kultury potrzebne do końca roku, no to o taką kwotę chcemy zwiększyć budżet Ośrodka Kultury, żeby mógł realizować swoje zadania ustawowe, tak? Czyli zapłacić pensje pracownikom do końca, zapłacić koszty, no, na przykład sportowców naszej kresowni, czyli wszystkich, całej działalności Ośrodka Kultury. Czyli puentując, tak jak pierwotnie Ośrodek Kultury zwracał się do nas z prośbą o dotację w kwocie 1 400 000, to ostatecznie wygląda na to, że uda się zamknąć Ośrodkowi Kultury budżet tego roku w kwocie nieco powyżej 1 000 000 zł. Tak, pani skarbnik, dobrze podaje? Nieco powyżej 1 000 000 zł. No i jak zupełnie z takiego ludzkiego punktu widzenia, lepiej jest dokładać niż zabierać. No, możemy nie dokładać, to zamkniemy ośrodek i nie będziemy płacili za działalność klubu sportowego, tak w skrócie. Także generalnie to jest do państwa radnych. Jak pani radna Alina Rumbuć chce nie dać pieniędzy Lekresowi, proszę bardzo. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi jeszcze? Proszę. Słabe to było, pani burmistrz. Czy ktoś jeszcze chce coś dodać? Dziękuję państwu bardzo, przeczytam uchwałę, przejdziemy do głosowania. Uchwała nr 4/2024 Rady Miasta Gorowojewskie z dnia 5 sierpnia 2024 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2024 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf 1, podpunkt 1. Zmienia się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Podpunkt 2. Zmienia się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. I podpunkt 3. Budżet po zmianach wynosi dochody 42 594 085 zł i 25 groszy. Wydatki 45 010 047 zł i 25 groszy. Deficyt budżetu miasta wynosi 2 416 162 zł, zostanie pokryty kredytem w kwocie 1 656 684 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 412 679 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 346 799 zł. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Jaworzno. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku kalendarzowego 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Panie Alina i Pana Zbyszka, jeszcze poproszę. Już jest. A, już jest, dobrze. Wynik głosowania. 11 radnych za, przeciw 1 głos i wstrzymało się 2. Większością głosów uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu następnego. Udzielenie w 2024 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującego się na stałych granicach administracyjnych gminy miejskiej Górowo i Ławeckiej. Przeczytam państwu uchwałę. Uchwała nr 4/2024 Rady Miasta Górowo-Jaworzno z dnia 5 sierpnia 2024 roku w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie,
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującego się na stałe w granicach administracyjnych gminy miejskiej Górowo-Jaworzyńskie. Na podstawie obowiązujących przepisów w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków Rada Miasta Górowo-Jaworzyńskie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się z budżetu gminy miejskiej Górowo-Jaworzyńskie na rok 2024 dotacji celowej na rzecz parafii grekokatolickiej pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie-Jaworzyńskim w wysokości 195 650 złotych 20 groszy z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Kompleksowa renowacja okien w zabytkowej cerkwi grekokatolickiej pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie-Jaworzyńskim. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Jaworzyńskie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy. Może ktoś z Państwa chce zabrać głos w tej kwestii? Ja mam tylko pytanie do Pani mecenas tutaj. Dlaczego w podstawie prawnej jest powołana nasza uchwała, nie konkretne przykłady paragrafów tutaj, które rozwiązują tą kwestię? Zasadniczo, jeżeli mamy uchwałę, która dotyczy zasad, regulaminu i tak dalej, to dajemy jako podstawę całą uchwałę, z tego względu, że nie jesteśmy też do końca w stanie dać konkretnych przepisów. A ten regulamin, czy też ogólne zasady dotyczą jakby całościowego postępowania. Wojewoda też stoi na takim stanowisku, takie uchwały są opublikowane normalnie, więc myślę, że jest to zasadne w tym przypadku. Czyli podstawę prawną, cała ustawa jest pogodna. Dokładnie. Dobrze. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dobrze. Przechodzimy do punktu czwartego. Rozpatrzenie wniosku z dnia 1 lipca 2024 roku o zajęcie stanowiska w sprawie dewastacji w pobliżu ulicy Wyszyńskiego 7. Przeczytam Państwu uchwałę. Uchwała nr 4/24 Rady Miasta Górowo-Jaworzyńskie z dnia 5 sierpnia 2024 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z 1 lipca 2024 roku o zajęcie stanowiska w sprawie dewastacji w pobliżu ulicy Wyszyńskiego 7. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miasta uchwala, co następuje. Po rozpatrzeniu wniosku złożonego 1 lipca 2024 roku oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Miasta Górowo-Jaworzyńskie z dnia 25 lipca 2024 roku postanawia uznać wniosek za zasadny w zakresie braku estetyki barierki. Paragraf drugi. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Zobowiązuje się przewodniczącą Rady Miasta Górowo-Jaworzyńskie do doręczenia niniejszej uchwały wnioskodawcy. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę jeszcze może pana przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków, pana Roberta Wśmierskiego, o zajęcie jeszcze stanowiska. Przepraszam bardzo. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, 1 lipca 2024 roku do Urzędu Miasta w Górowie-Jaworzyńskiej podano wniosek mieszkańca miasta, wniosek ów kierowany był do Rady Miasta Górowo-Jaworzyńskie i dotyczył zajęcia stanowiska oraz podjęcia ewentualnych działań w sprawie, cytuję, dewastacji infrastruktury drogowej w pobliżu ulicy Wyszyńskiego 7. Opisywany problem dotyczy zardzewiałej bariery na moście nad rzeką Łomnówką. W opinii mieszkańca problem wpływa na bezpieczeństwo
mieszkańców miasta oraz estetykę miasta. W dniu 22 lipca przewodniczący Komisji Starych Wniosków i Petycji skierował pismo do burmistrza miasta Białego Iłowieckie dotyczące podania realnego terminu polepszenia estetyki w obu miejscu. W dniu 24 lipca do Komisji Starych Wniosków i Petycji wpłynęła odpowiedź z informacją, iż estetyka barierek na moście przy ulicy Wyszyńskiego zostanie poprawiona latem bieżącego roku. W związku z powyższym komisja na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2024 roku podjęła jednogłośnie decyzję o uznaniu wniosku mieszkańca za uzasadniony wyłącznie w kwestii konieczności poprawienia estetyki miasta w opisywanym miejscu i wnioskuje do Rady Miasta o pozytywne rozpatrzenie tego wniosku. Jednocześnie komisja uznała, że zawieszone bariery w żadnym stopniu nie wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. A państwa proszę o podjęcie. Ktoś chciałby się wypowiedzieć ewentualnie? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I tak, proszę państwa, przechodzimy do spraw różnych. Bardzo proszę, kto z państwa ma jakieś zapytania? Pani Lucynka. Witam wszystkich. Ja w imieniu mieszkańców osiedla Bena, grobu numer 2, pytają mnie ludzie, kiedy zostanie przeniesiony plac zabaw z tego miejsca, na którym jest obecnie. Bo tam jest jednak głośno, okna są kilku wiele. I prosili mnie mieszkańcy, żeby zapytać. Znaczy, jakby nigdy nie było mowy o tym, że będziemy przenosili ten plac zabaw. Będzie jedynie tak. Była rozmowa jedynie odnośnie tego, że przesuniemy go z nad studzienek kanalizacyjnych. Także nigdy nie rozmawiano. No, nie. O przeniesienie w ogóle na drugą stronę tej ulicy, tam gdzie jest ten. To ja przekażę może pani prezes, bo ona też jakieś informacje ma ze względu na to, że zarządza tymi wspólnotami. Tak, oczywiście, proszę państwa, na zebraniu sprawozdawczych temat osiedle Bema i temat, jeżeli chodzi o placu zabaw, to już jest temat odległych lat wcześniejszych, więc mieszkańcy na zebraniu sprawozdawczym, bo pan burmistrz uczestniczył u mnie na zebraniach sprawozdawczym praktycznie co roku, był pomysł taki, żeby przesunąć plac zabaw lekko w stronę, żeby te studzienki nie były kanalizacyjne, bo to też jest i niebezpieczne, żeby plac zabaw nie był na tych studzienkach kanalizacyjnych. Więc była tylko i wyłącznie rozmowa o przesunięciu placu zabaw, tak? I o dostarczeniu więcej takich zabawek, jeżeli chodzi dla dzieci. Nie było żadnego pisma, żadnego wniosku. Nikt z mieszkańców nie napisał do nas jako do administratora, czy to do pana burmistrza. To była tylko taka propozycja, co by można było poprawić, jeżeli chodzi o plac zabaw. I na tym rozmawialiśmy na zebraniach sprawozdawczych. Czyli o przesunięciu ze studzienek kanalizacyjnych, żeby to było po prostu bezpieczne dla dzieci. Zwracam się do mnie, że będą interweniować w tej sprawie, żeby jednak ten plac zabaw przenieść, bo tam jest głośno, jest wiele osób starszych. Jeśli zwracają uwagę, żeby było ciszej, to jeszcze specjalnie piłkami rzucają po oknach, także no zobaczymy co. Myślę, że panie burmistrzu, już po urlopach, może nawet zorganizujemy spotkanie. Ja jestem zarządcą takim, że lubię rozmawiać czy z zarządami, czy z mieszkańcami, co należy poprawić w budynku, czy wokół estetyka, jeżeli chodzi o nieruchomość. Więc tutaj panie burmistrzu, może zrobimy we wrześniu spotkanie z zarządami, czy nawet z mieszkańcami, jeżeli chodzi o osiedle Bema. Porozmawiamy i przedyskutujemy temat. Jasne, absolutnie pani prezes ma rację. Na zebraniach właściwie jedynym problemem odnośnie tego placu zabaw to była kwestia tej studzienki, która znajdowała się wewnątrz. Zadeklarowaliśmy się, że możemy przesunąć. Jeżeli będzie wola mieszkańców, żeby przenieść ten plac zabaw, no to będziemy o tym myśleć, tylko trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w tym wypadku będzie to niestety tak naprawdę budowa.
placu zabaw, czyli pozwolenie na budowę, bo to nie da się tak przesunąć po prostu, że przyjdą nasi chłopcy, wymontują, przesuną ogrodzenie, tylko to już będzie bardzo poważna inwestycja i szczerze mówiąc trzeba by było to ująć w budżecie miasta, znaleźć dofinansowanie, bo znowu za swoje to robić to jest trochę za dużo, ale no, jak mieszka... No dokładnie. Dofinansowanie jako osiedle to pan nie dostaniemy, gdzie już temat ruszałam już wcześniej. W Kowrunie. Bo jest fajne osiedle, pan jest oddany i ten plac zabaw taki z fajnego zdarzenia przydałby się dla dzieci, jeżeli chodzi o... No dobra, pani prezes, powoli. To jeżeli zaczniemy o tym rozmawiać, to proces realizacji to jest parę lat, tak? Bo trzeba znaleźć dofinansowanie, mamy trochę inwestycji, w które jesteśmy zaangażowani, znaleźć środki w budżecie, także tutaj uczulam, że należy jakby rozważnie planować. No ale dobra, jesteśmy absolutnie otwarci na wnioski mieszkańców. Zorganizowaliśmy, no, uporządkowaliśmy boiska, te co były zaniedbane, pan prezes Eriksson nam pomógł tam wyrównać boisko do piłki nożnej, zakupiliśmy siatki, pani Sylwia nam zakupiła, za co dziękujemy. No i chcielibyśmy, żeby ta młodzież jednak trochę uczestniczyła na podwórku w jakichś rozgrywkach i zabawach. Będzie głośno. Nie będzie głośno, bo tam jest dosyć duży teren i nie jest przy oknach samych. Bo tam chodzi o to, że jest wykoszone przy tych oknach, przy drugim bloku. No jest najwygodniej tym dzieciakom tam grać w piłkę, bo no, są lepsze warunki. Ale jeśli kiedyś tam się uda w przyszłości coś pomyśleć, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Chciałbym się zwrócić z wnioskiem o oznakowanie poziome przejścia dla pieszych na odcinku drogi na ulicy Aleja Wojska Polskiego. Mówię tutaj o odcinku drogi od Różybia do dworca. Na tym odcinku nie ma żadnego przejścia dla pieszych. Tam mieszkańcy wchodzą na swoje działki. Ruch pojazdów odbywa się tam dosyć szybko. Myślę, że takie przejście dla pieszych wpłynąłoby do tego na bezpieczeństwo mieszkańców. Ja właśnie tak muszę przejść na swoje drogi, także tutaj bardzo myślę, że te wnioski są uzasadnione. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Andrzej. Szanowni Państwo, zgłosił się do mnie jeden z mieszkańców mojego tutaj osiedla i poprosił, żeby poruszyć sprawę wypuszczania psów bez smyczy. Ostatnio właśnie jego córka, tego mieszkańca, szła właśnie z psem i ten pies został zaatakowany przez psa biegającego bez smyczy. Pies został dotkliwie pokąsany, została udzielona pomoc dla tego psa na kwotę 700 zł. Całe szczęście, że właścicielka tego psa poczuła się do winy i jak gdyby te koszty pokryła. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że, no, że takie sytuacje no, są niedopuszczalne, żeby psy, no, które są agresywne, nie mówię o rasach agresywnych, tylko duże psy, które chodzą bez smyczy. Chciałbym również poprosić nawet pana policjanta, żeby też zwracać uwagę na psy, które są wyprowadzane na spacer bez smyczy. Stwarza to realne zagrożenie i ten przykład jest tego dobitnym przykładem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja również mam jeszcze tutaj takie zapytanie i prośbę. Otóż mieszkańcy miasta zwrócili się do mnie z prośbą o otwarcie chociażby przez godzinę punktu, w którym mogliby mieć robione zastrzyki. Chodzi oczywiście o sobotę i niedzielę. Uważam, że to jest bardzo ważne, gdyż mieszkańcy, szczególnie starsi, mają problem, żeby dotrzeć do miejsca odległego jak Wartoszyca, ale to też dotyczy młodych ludzi. Poza tym dotyczy to też nie tylko mieszkańców naszego miasta, ale okolic, więc może byśmy poprosili o współpracę pana wójta, może też by się pokłonił w tą stronę i bardzo proszę panie burmistrzu, żeby tą sprawę załatwić jakoś tak pozytywnie. Oczywiście myślę, że Wysoka Rada poprze mnie w tym. Bardzo proszę. Tak naprawdę skontaktuję się w tej sprawie z wójtem gminy, bo dotyczy to tak samo mieszkańców miasta, jak i gminy. I tak jak pani przewodnicząca mówiła, że to jest potrzebna tak naprawdę jedna godzina w sobotę, jedna godzina w niedzielę, tak? Tak. I lojalnie uprzedzam, że pewnie trzeba będzie to zapłacić z budżetów naszych, tak? Któryś z pielęgniarek z uprawnieniami, bo z tego co pan Tadeusz wyjaśniał, pogotowie nie może takich usług mieszkańcom świadczyć, nawet no po prostu formalnie nie może, więc spróbujemy to załatwić w ten sposób, tak? A może byśmy się
Porozmawiam, ale myślę sobie, że to kwestia rozbija się o pieniądze, tak, i pewnie formalnie, jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, to takie usługi świadczy w ramach NSZ pomoc doraźna w Bartoszycach, tak? Więc jeżeli chcemy mieć na miejscu, to pewnie będziemy musieli parę złotych zapłacić, no, ale uważam, że warto. Proszę, żeby to pozytywnie rozwiązać. I jeszcze tylko jedna prośba, to chyba do pana prezesa Kłębuckiego. Chodzi mi o tą część taką przy bloku numer 10 na Wojska Polskiego. To jest chyba pan tam zarządza tym takim, tam nie wiem co to jest, punkt ogrzewania wody czy coś. I to jest takie, co była kotłownia oddzielona. I to tak brzydko wygląda, żeby to jakoś tak ładnie, nie wiem, zatynkować, pomalować. To jest taka mała część tego budyneczku, więc ja bardzo proszę. A to by zmieniło to na prośbę mieszkańców. Także dziękuję panu bardzo. Bardzo proszę, pan proszę. Ja mam pytanie do pani dyrektor MDK-u naszego. Czy zostały zakupione już siatki na Orlik przy ulicy Szkolnej? Tak. Ale jak siatki? Na bramki. Zgłaszał to. Siatki na bramki. Jeżeli siatki na bramki, to były zakupione w tamtym roku. Na ulicy Sikorskiego. Taka była potrzeba. Na ulicę Szkolną nic na ten temat nie wiem. Nikt się do mnie nie zgłaszał z tą sprawą. Zupełnie. Orlik na ulicy Szkolnej poza godzinami pracy szkoły podstawowej jest oddany w nieodpłatne użyczenie dla klubu sportowego Kresawia, tak formalnie, tak w praktyce dla akademii, której szanowna rada co roku udziela dotacji na zakup sprzętu między innymi. Więc tak trochę na logikę to wydaje mi się, że pan Rafał Gajdamowicz, który prowadzi tą akademię piłkarską, ten sprzęt zakupuje na bieżąco, bo z tego co wiem, tam jest dosyć duży magazyn sprzętu zakupiony z naszych środków, więc no tak całkiem logicznie, jeżeli szanowna Wysoka Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne użyczenie tego Orlika dla Akademii Sportowej Kresowi, która korzysta z niego. My pokrywamy wszystkie koszty funkcjonowania tego Orlika jako gmina, dlatego że płacimy zarówno za prąd, jak i za wodę. Też generalnie to większość prac remontowych my prowadzimy. Natomiast jeśli chodzi o wyposażenie takie dosłużące do treningów, to myślę sobie, że no, Akademia otrzymuje to od państwa w ramach dotacji. Przypuszczam, że za chwilę złoży kolejny wniosek w ramach konkursu, który ogłaszamy na realizację zadań naszej gminy i te środki myślę sobie, że ponownie otrzyma, jeżeli ten wniosek będzie poprawnie złożony, prawda? Czyli reasumując to, niech sobie kupi pan Rafał Gajdowicz. Nie zgłosił. Znaczy nie reasumując. Nie zgłosił się. Najpierw musi zgłosić nam takie zapotrzebowanie. Ale ten radnik nie zgłosił. Nie zgłosił. Czyli rozumiem, że nic nie wiedzieliśmy. Nie, ja na ten temat. I mam drugie pytanie, że w miarę możliwości podlatanie ulicy Lizbarskiej, tam od strony Olsztyńskiej, jakby była taka możliwość tam na odcinku 30 metrów. Zasypać te. Może przetrwa to do remontu. Dziękuję. Jeżeli można jeszcze, chciałbym tutaj zwrócić uwagę na estetyzację właśnie miasta. Bardzo dobrze strzeżemy trawę i kosimy trawę, ale ostatnio właśnie była koszona trawa tutaj na tym dużym skrzyżowaniu podwyższonym tam z Polbruku i prosiłem właśnie naszego opiekuna, aby poszedł tą alejką, która jest wzdłuż ulicy Nowowiejskiego. Tam są duże odrosty właśnie też przy tych lipach, przy tym wszystkim. No on powiedział, że nie ma tego w planach, więc bardzo proszę o uwzględnienie tego, bo estetyzacja tam, no to ta ścieżka przez ten park leśny i gałęzie od góry, to już po prostu natura zawłaszczyła to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Alina, bardzo proszę. Panie burmistrze, mam takie pytanie, no bo rozmawia się o tym w mieście. Proszę powiedzieć, do kogo należy dbanie o chodniki przy budynkach graniczących właśnie z prywatnych. No nie prywatnych, chodzi mi tu głównie o place duszowe. No, pani Beata tutaj zrobiła też dobrą robotę, wyczyściła wszystko, ale ja wiem, do kogo to należy, ale różne są po prostu. Jak to ma powiedzieć, no zdenerwowanie się, tak? No, różne są opinie właśnie
każdy precyzuje to na swój sposób. Do Urzędu Miasta należy dbanie jedynie o chodnik przy samym ratuszu, jeżeli chodzi o plac ratuszowy na przykład. Wszystkie pozostałe chodniki, zarówno sprzątanie tych chodników, jak przerosły zielenią, jeżeli są brudne, odśnieżanie, uszarstnianie nawierzchni, to jest odpowiedzialność wspólnot. My staramy się też w ramach możliwości pomagać, natomiast no też sami Państwo wiedzą, że tych ludzi mamy trochę mało. Generalnie właściciel. To się sporo wspólnot przekonało o tym, jeżeli ktoś złamał nogę, zrobił sobie krzywdę, to najpierw zgłaszał się oczywiście po odszkodowanie do Urzędu Miasta, ale to odszkodowanie ostatecznie wypłaca zawsze wspólnoty. Czyli na przykład sople, które spadają, tak, to jest odpowiedzialność właściciela budynku tak naprawdę. Nie? Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Ja tutaj chciałbym do Pana Edwarda Grzymucha takim prośbą odnośnie cmentarza przy ulicy Szyńskiego. Tam są takie dwa duże drzewa, które tak no, sąsiadują tak częściowo z naszymi garażami, a częściowo z częścią cmentarza. I tak jak się dobrze przyjdzie, to w górę są takie korzenie znacznej grubości, suche, które tam większość podmucha wiatru na pewno wejdą i wyrządzą dosyć znaczne szkody. Dziękuję. My czasami nie odnosimy się do takich drobnych próśb Wysokiej Rady, a nie wszyscy w kamerze widzą, po prostu pan Edward zapisuje sobie to, w tej chwili już szósta pozycja jest zapisana. Jeszcze do pani dyrektor Ośrodka Kultury. Czy ma pan już kosztorys, najmniej kosztorys rozliczenia dni Górowa? Wysoka Rado, koszty Dni Górowa w tym roku wyniosły 225 518,26 zł, z czego 36 100 udało mi się pozyskać od sponsorów, za co serdecznie dziękuję za ich hojność. Pozostałe koszty 180 000 wpłynęły na honorarium artystów w wysokości 120 000, ochrona, zabezpieczenie medyczne i cała otoczka związana z organizacją Dni Górowa. Dziękuję. Na dzień dzisiejszy z tego co udało mi się pozyskać, naprawdę nie mając tutaj przedsiębiorców, takich naprawdę dużych zakładów, jestem bardzo zadowolona. Myślę, że udało mi się tak wynegocjować stawki przede wszystkim artystów, że mało. Powiem na chwilę obecną na Dni Górowa w tym roku, to co pozyskaliśmy, to co dołożyliśmy z budżetu, to zmieściliśmy się dzięki temu, że udało się po prostu zejść ze stawek. No, najdroższe jest honorarium artystów, tak? I to się udało. Koniec języka za przewodnika. Szanowni Państwo, wiem, że tutaj część radnych wystąpiła z inicjatywą, żeby zrobić dobrowolną zbiórkę, ponieważ dzisiaj podjęliśmy uchwałę o udzieleniu dotacji dla parafii grekokatolickiej, ale bardzo podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku parafii katolickiej, przy czym tam koszt remontu organów okazał się znacząco większy niż pierwotnie ksiądz Jan zakładał, więc jeżeli Wysoka Rada wyrazi zgodę, ja nawet taką zgodę od małżonki dostałem, żeby osobiście też partycypować w tej zrzutce, żeby złożyć się i parę złotych przekazać na remont naszych organów w Kościele Katolickim. Więc taki apel za zgodą pani przewodniczącej kieruję do państwa i szczerze mówiąc chyba trochę też kieruję do społeczności parafii rzymskokatolickiej w Górowie i Ławeckim. Dziękujemy bardzo, prosimy o wsparcie. Dziękuję bardzo. Jeszcze ja bym mogła chwilę? Bardzo proszę. Jeszcze korzystając z okazji, chciałabym zaprosić wszystkich mieszkańców do nowo otwartej siłowni, która jest otwarta na Stadionie Miejskim od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18 po uprzednim zapisaniu się w Ośrodku Kultury. Serdecznie zapraszam wszystkich. Dziękuję
Dziękujemy bardzo. I tym sposobem przeszliśmy do zamknięcia obrad sesji. Zamykam czwartą sesję Rady Miasta Kuluszewskiego. Dziękuję Państwu za uwagę.